dla mnie to jest jakiś tam kolejny mecz i nie ma dla mnie, że to jest Wisła Płock, czy to jest jakiś inny klub. Ja gram po prostu normalnie, wychodzę, koncentruję się i mam nadzieję, że jutro też będzie dobrze. Płock co roku walczy z Kielcami o Mistrzostwo Polski i tak naprawdę traktujesz go jako mocnego przeciwnika, do tego się przygotowujesz troszeczkę mocniej. Więcej koncentracji na pewno musisz włożyć w taki mecz i na pewno masz większą adrenalinę. Wydaje mi się, że jestem bardziej Kielczaninem niż Płoczaninem. To sentyment nie. Moja kariera w Płocku była dosyć krótka, bo był to rok czasu i wtedy podjąłem decyzję na wyjazd za granicę. Mogę obiecać walkę i serce, że oddamy wszystko jutro na parkiecie, żeby ten mecz wygrać i żeby puchar został w Kielcach. To jest sport i w sporcie wszystko się może zdarzyć. Ja jako kibic życzyłbym sobie tego, żeby moja drużyna oddawała serce na parkiecie i mi się wydaje, że staramy się to robić. Myślę, jestem dobrej nadziei, że Wisła Kielce wygra, że wszyscy w Kielcach będą się cieszyć. Wisła zawsze się podnosi z kolan i zawsze podejmuje walkę z Kielcami. I zawsze tak jest i zawsze tak będzie. A czy dzisiaj wygramy, czy przegramy? Raz na wozie, raz pod wozem. Puchar będzie nasz. Myślę, że już jest po meczu z dwóch powodów. Venta potrzebuje sukcesu po klęsce w Alicante. I ten sukces dzisiaj osiągnie. Natomiast tak jak rok temu było, tak wy macie puchar, my mamy majstra. Ja myślę, że Wisła wygra Puchar Polski. We'll be right back.
pierwszy cel zrealizowany, teraz chcemy odzyskać Mistrzostwo Polski i tylko to się liczy. Wiedzieliśmy, że jeżeli puchar jest u nas, to będziemy mieli za sobą tą znakomitą publiczność, która w tym sezonie znakomicie nas wspierała. I tym razem było tak samo. Cieszymy się, że mogliśmy się odwdzięczyć tak dobrą grą. Rewanż przyjdzie w finale Mistrzostw Polski. To była w tym momencie obrona Pucharu Polski, który zdobyliśmy też dosyć łatwo w tamtym roku, gdzie wygraliśmy 13, dzisiaj 9. Tak to rewanżu jeszcze za Mistrzostwo Polski nie było, ale na pewno będzie.